Zdecydowanie jest już wizytówką miasta. Ponad stuletni budynek dworca przeszedł generalny remont, a obecnie trwają prace projektowe nad całym otoczeniem dworca, czyli centrum komunikacyjnym, a wkrótce mają też ruszyć prace budowlane. A o szczegóły sięgam do mojego i Państwa gościa. Z nami zastępca burmistrza Zakopanego Tomasz Filar. Proszę nam powiedzieć, kiedy możemy liczyć na jakieś następne zmiany? Dzień dobry. No, kończą się prace projektowe, które trwały ponad rok. Duże uzgodnienia z wszystkimi sieciami oraz PKP, która również ma rozpocząć pracę za około roku, jeżeli chodzi o perony na stacji Zakopane. I mam nadzieję, że tutaj już marzec, koniec marca, początek kwietnia, czyli na wiosnę rozpoczną się prace, które fizycznie będzie widać w terenie, między innymi budowa nowej drogi dojazdowej, a następnie plac już manewrowy dla autobusów dalekobieżnych. Ta droga dojazdowa jak ma przebiegać? Droga dojazdowa ma przebiegać w starym śladzie jakby części ulicy Szymony, która zostanie poszerzona, dostosowana do parametrów, które umożliwią dojazd autobusów, a następnie ta droga będzie kierowana na nowy ślad, nowa droga, która ma już łączyć się bezpośrednio z Zakopianką poprzez rondon w rejonie ulic Spyrkówka. To chyba jednak nie jedyna inwestycja planowana w Zakopanem. Oczywiście pod znakiem zapytania stoją dochody gminy, ale planowane i zabezpieczone środki w budżecie to są środki na przebudowę ulicy Zastrugiem, gdzie mieszkańcy już od parunastu lat oczekują tego i wreszcie, że tak powiem, udało się dopiąć wszystkie szczegóły. I kolejną inwestycją to remont ulicy Przewodnika Józefa Krzeptowskiego. Jak widać, pandemia nie zatrzymała inwestycji i wiele planowanych jest, by ułatwić przede wszystkim komunikację mieszkańcom.